Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek ze SnowRunnera. Dzisiaj ponownie znajduję się na Alasce i będę chciał wreszcie przetestować ciężarówkę Western Star, którą to odblokowałem dwa odcinki temu i pierwotny plan był taki, by to już w poprzednim odcinku zrobić nią pierwszą trasę, lecz no, jeżeli ktoś z Was oglądał poprzedni odcinek, to wie, że mi się to nie udało, gdyż najpierw musiałem wybudować most. Okej, więc pierwszym tutaj ładunkiem będzie paliwo, czyli po prostu cztery ładunki paliwa, gdyż aż tyle tego na tę ciężarówkę wchodzi. No i muszę to dostarczyć do schroniska dla kierowców na mapie Rzeka Górska. I w sumie jest dosłownie kawałeczek drogi do przejazdu na tę drugą mapę i potem jeszcze kawałeczek drogi do przejazdu do tego schroniska dla kierowców. Raczej pójdzie mi to szybko, więc jak już tam będę, to kto wie, może podejmę się jeszcze jakiegoś innego transportu, bo tak to odcinek byłby chyba zbyt krótki. Udało mi się znaleźć modyfikację, która sprawia, że ta ciężarówka, że można włączyć w tej ciężarówce napęd na wszystkie koła, gdyż domyślnie jest tutaj napęd po prostu na te koła z tyłu. Natomiast te z przodu, no nie da się załączyć w nich napędu. Na szczęście modyfikacja, którą znalazłem, już to właśnie w ten sposób umożliwia. Modyfikacja została dodana w ostatni, bo wcześniej nie było czegoś takiego możliwego do znalezienia, ale ostatnio, nie tak dawno temu, wyszła nowa aktualizacja SnowRunnera, dodająca m.in. nową mapę dla posiadaczy przepustki sezonowej, Season Passa po prostu. No i jeżeli ktoś, dobra, czekajcie, tylko tam pojadę teraz na tę drugą mapę. I jeżeli ktoś tę przepustkę posiada, tak jak ja, to na tej nowej mapie była po prostu możliwa do znalezienia ta modyfikacja włączająca napęd na wszystkie koła. I kto wie, bo wcześniej nie używałem po prostu tej ciężarówki, więc kto wie, czy ta modyfikacja nie odmieni trochę jej losów, bo ona jest naprawdę, no wygląda potężnie. Ale wiecie, napęd tylko na koła te z tyłu mógł dosyć mocno, mi się wydaje, ją tak jakby ograniczać. A teraz, w sensie jeżeli wjedzie w jakieś błoto czy coś, no to mogło być w sumie niezbyt ciekawie. Ale kiedy, skoro teraz jest napęd na wszystkie koła, to może się trochę ta ciężarówka lepiej po prostu sprawdzać w trudnym terenie. Szkoda tylko, że nie mam podwyższonego zawieszenia, bo to też trzeba znaleźć. No ale cóż, o tutaj czekajcie. Pamiętacie poprzedni odcinek? Pierwsze przykazanie SnowRunnera: zawsze dotankuj, kiedy możesz. To jest najlepsza porada. No i dobra, teraz to w sumie chwilkę, bo tutaj jest to miejsce, gdzie muszę to dostarczyć, czyli bliziutko. Dlatego też powiedziałem, że zbyt krótki byłby to odcinek, więc jak tylko tam dowiozę paliwo, to się podejmę jakiegoś innego transportu. Ogólnie fajnym szczegółem w tej grze jest to, że na początku, jak odpalimy, w sensie save'a, wsiadamy do ciężarówki na mapach, gdzie jest śnieg, to ciężarówka, w sensie tutaj maska, dach, jest tak po prostu pokryta śniegiem, delikatnie. Ale kiedy już trochę pojedziemy, to ten śnieg tak jakby albo jest zwiewany, albo nie wiem, się roztapia, więc tego typu fajny szczegół można tutaj znaleźć. No niestety minusem tej ciężarówki, wynikającym bezpośrednio z jej konstrukcji, jest niestety bardzo słaba zwrotność. I na jakichś takich węższych dróżkach po lesie, gdzie jest sporo drzew, może być niezbyt fajne wykonywanie transportów tą ciężarówką, bo może się gdzieś blokować. No jak widzicie, ta ciężarówka to jest jedna wielka, zwarta bryła. Tutaj nie ma jakiegoś... O, gdyby tutaj był przegub, dajmy na to, między tą tylną częścią a kabiną, czyli tak jakby się stworzyłaby trochę naczepa, to wtedy byłoby ok, ale cóż, tu jest wszystko jedną sztywną, zwartą konstrukcją i przez to jest ona dosyć słabo zwrotna. Dobra. Paliwo dowiezione. To teraz muszę tutaj jeszcze dostarczyć materiały eksploatacyjne oraz deski. I skąd ja mam to wziąć? Tutaj są deski, a tu są chyba materiały eksploatacyjne, tak? Są, no to może sobie śmignę. Dobra, chyba mam już plan, bo myślałem, że może wezmę jakieś inne zlecenie po prostu, ale jednak dokończę te. O ile tu się w ogóle da przejechać, bo tu jest jakiś rurociąg, zaraz się okaże, że tam się nie da przejechać, ale to się zaraz okaże. To chwilkę, najpierw pojadę tu, do tej przetwórni drewna, a potem śmignę do centrum serwisowego i z powrotem do tego schroniska dla kierowców. Brzmi jak dobry plan, zobaczymy jak pójdzie.
Ogólnie ta mapa to jest, kurczę, strasznie nietypowa, powiem wam, jak na tę grę. Bo ja nie wiem, czy na jakiejkolwiek innej mapie... Ja sobie, słuchajcie, teraz po prostu cofnę. Nie wiem, czy na jakiejkolwiek innej mapie jest aż tyle asfaltu. No wow, tu się po prostu, jak się napatrzy człowiek na ten asfalt, to aż potem się strasznie za nim tęskni na innych mapach, gdzie jest tylko błoto. Jakieś takie strasznie słabe drogi. A tu? Miłe zaskoczenie. Aż się zbyt łatwo na tej mapie trochę gra. Dobra, to teraz jadę w górę. No i fajnie będzie, bo akurat, czekajcie, przewinę sobie czas na 13, bo akurat wszystko zabiorę na raz. Bo tutaj się mieszczą z tyłu ciężarówki 4 ładunki, a ja potrzebuję łącznie 4, czyli dwóch desek i dwóch materiałów eksploatacyjnych, a wydaje mi się, że te materiały to po prostu, że każdy z tych materiałów eksploatacyjnych zajmuje jedno miejsce ładunku, a nie dwa. Tak mi się wydaje, nie to co na przykład płyty betonowe czy belki stalowe, one zajmują jeden ładunek, jedne belki zajmują dwa ładunki, tak jakby, a tutaj chyba wszystko mi się zmieści idealnie. No zresztą się zobaczy w sumie. Wow, 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 kurde, ja zapominam, żeby tak nie pędzić, bo tutaj jest, no mam łańcuchy założone, ale jednak czasami można w poślizg wpaść, a ta ciężarówka jest, no, dosyć masywna i nie hamuje się nią tak szybko. Dobrze, że tutaj da się przejechać, bo czasami tego typu miejsca w tej grze, w sensie jest tak, było na początku, na tej pierwszej mapie na lasce, że był rurociąg niedokończony, nie dało się przejechać, a tutaj na szczęście przejechać można. No i jest tartak. Okej. Okay. To teraz czekajcie, znowu sobie... Tutaj w ogóle jest coś, ja nie wiem co to jest. Czy to jest jakiś port, czy... Znaczy, no nie, w sumie to nie wygląda jak port. Czy tutaj można jakiś ładunek? Ja wiecie co, zajadę sobie tutaj, by odkryć te lokacje, bo ja nie mam pojęcia co to jest. Więc na chwilę tam podskoczę, by zobaczyć czy tam są jakieś nowe ładunki, czy coś. I zaraz wrócę, by tylko... Ta mini wycieczka nie była jakaś zgubna i się okaże, że ja mówię, że ta mapa taka łatwa, a tu będzie coś po drodze niezbyt fajnego. Kurczę, dziwnie jest ta kamera w tej ciężarówce umieszczona, jakoś tak... No w sensie, niby teoretycznie ten punkt, wokół którego się kamera obraca, jest jakoś po środku, ale ja bym wolał bardziej, by on trochę był skierowany ku przodu, ku po prostu przedniej części ciężarówki. Tu jest jakiś bardzo duży ładunek, z tego co widzę. Okej. Okay. Tutaj jest chyba punkt, gdzie są jakieś... Co tutaj jest? Wiertnicze części zamienne, wyposażenie wiertnicze, no i w sumie to. Tu jakaś przyczepa serwisowa. To w sumie zaraz ją sobie odblokuję. I tutaj jakaś... Podejrzewam, że to jest jakaś część platformy wiertniczej, bo czasami trzeba tego typu rzeczy transportować tu. No to fajnie, że to wreszcie znalazłem. I tu, o, proszę bardzo, odkryłem przyczepę serwisową. Teraz będę pamiętać, że tu jest. I zawsze dostajemy jednak 30 punktów doświadczenia. Wow, trochę za mocno tutaj wjechałem. To teraz, czekajcie, trzeba podjechać... Tędy właśnie tutaj, do centrum serwisowego. I tu jest jakaś modyfikacja, ale boję się po nią jechać tą ciężarówką jakoś. Bo tam może jest sporo drzew, a ona raczej nie jest taka, by nią manewrować między drzewami, to nie jest jakiś pojazd zwiadowczy, o, tak one się w tej grze nazywają. Więc póki co, ciężarówka, jeżeli chodzi o jakieś transporty drogowe, no to spisuje się bardzo dobrze i ja podejrzewam, że ona głównie do tego typu transportów jest przeznaczona. No ale na jedno chciałbym ją na jakimś błocie teraz przetestować, ale cóż, tutaj na razie po drodze nic... A nie, chwilę, gdzie ta modyfikacja była? Nie, jeszcze kawałek dalej. Może zahaczę, jeżeli będzie bliżej drogi niż na razie wygląda.
kurczę, no myślę, czy jechać po te modyfikacje, czy nie. Nie chciałbym tu utknąć, bo nie mam żadnej ciężarówki na tej mapie, która by mnie w razie czego odratowała. Ale korci mnie ta modyfikacja, tylko ja muszę ją zobaczyć. Oj, ona jest za drzewami tam schowana. Ja już ją widzę, ale ja tam chyba nie wjadę. Dobra, podejmuję ryzyko. Trudno się mówi. Jednak to będzie dobra okazja, aby chociaż trochę tę ciężarówkę przetestować. Jak coś, to trudno, utknę w tym miejscu i tyle. I tak się zakończy mój transport. A jeszcze po te materiały eksploatacyjne muszę zajechać. No ale przynajmniej póki ich jeszcze nie mam na pace, to ciężarówka jest lżejsza, więc zobaczymy, może jakoś uda się tu wjechać. Teraz pytanie, z której strony będzie lepiej? O, tu wreszcie jakiś trudny teren, jakieś błoto, no aż się stęskniłem normalnie. Kto by pomyślał, że się stęsknię za błotem, grając w SnowRunnera? Oj, to chyba była głupia decyzja, by tu wjeżdżać, ale... ale chyba się uda. Tylko tu przemknąć między drzewami i... jest! Dobra. Oj, to jeszcze modyfikacja do tej ciężarówki, którą teraz jadę. Wysoki zakres. To jest jakaś modyfikacja skrzyni biegów. Szkoda, że nie tego zawieszenia wyższego, o którym wcześniej wspominałem. Okej, czyli się udało. Teraz trzeba tutaj jakoś zawrócić. Ale chyba nie będzie problemu. Pamiętam, jak tuż po premierze gry, patrzcie, jak ja tu kolejny stworzyłem. Nie, czekajcie, coś tak... O, teraz dobrze widać, jakie kolejny tu się potworzyły. No to jest takie piękne w tej grze, ta zachowanie tego błota i tak dalej. No cudowne po prostu. Pamiętam, jak tuż po premierze tej gry był taki problem, że gałęzie były po prostu jakieś przemocarne. No one były jak ze stali zrobione. Niby jakaś gałązka, gdzie powinna się złamać jak zapałka, kiedy wjedziemy w nią ciężarówką, jakąś potężną. A ona co? Blokowała nas. Była tego typu rzecz jakoś tuż po premierze, pamiętam. Wydaje mi się, że to zostało naprawione w aktualizacji, bo jakoś nie przypominam sobie, żebym miał tego typu sytuację. Więc bardzo możliwe, że to zostało po prostu w aktualizacji jakoś ogarnięte. Bo to była przesada. Okej, no to wracamy na... Oho! To sobie wróciłem na asfalt. O, panie! Ja zapomniałem, że tutaj jest niedokończony rurociąg. Ale tu w ogóle chyba nie ma jakiejś misji, która by go mogła naprawić, chyba. Okej. No to przyjdzie mi trochę nadłożyć drogi. No i narzekałem, że nie mam jakiegoś trudnego terenu, no i teraz będę mieć. Bo widziałem na mapie, że muszę tędy przemknąć na drugą drogę, tak jakby asfaltową. A najlepsze jest to, że ja tu kiedyś jechałem i ja widziałem, że to tak tu wygląda, ale ja po prostu o tym zapomniałem. Kurde. Dobra. No to jednak... przyjdzie mi lepiej tę ciężarówkę przetestować w takim nie za dobrym środowisku, czyli gdzie jest sporo drzew. O, dobra, tutaj już jest mini Bajoro. Ale idzie skubana. Coś czuję, że gdybym nie miał tego napędu włączonego... Czekajcie, jeszcze wezmę blokadę dyferencjału. Gdybym nie miał tego napędu włączonego na wszystkie koła i gdybym w ogóle go nie znalazł, gdyby on nie został do gry dodany, to mógłby mieć tu mogłaby ta ciężarówka sobie tu poradzić. Kurde, nie mogłem się aż wysłowić. A tak jest git. Czyli bardzo możliwe, że w rankingu niezawodności ta ciężarówka bardzo mocno podskoczyła dzięki tej modyfikacji. Dobra, jedziemy. Tutaj na szczęście już jest. Widać z przodu wybudowany rurociąg. Oj, tutaj jest zachód słońca, ale... ale daje po oczach. Straszliwie daje po oczach. Zaraz sobie przewinę chyba godzinę.
No, tak więc tutaj jest chyba po drodze stacja, więc oczywiście pierwsze przekazanie, dotankować. No bo trzeba przyznać, że ta ciężarówka trochę pali. Nie przejechałem, znaczy no okej, przejechałem dosyć spory dystans, ale nie aż taki długi i już prawie nie miałem połowy baku. Czasami potrafi spalanie dosyć nieźle tu podskoczyć, o, to nawet 18 litrów na minutę. No i tu są te roboty drogowe i w poprzednim odcinku nieźle bym się tu wpierdzielił w tę dziurę. Ale w ostatnim momencie zahamowałem. No to teraz ostatnia rzecz, jaką potrzebuję, by dokończyć tę misję, czyli materiały eksploatacyjne. Dobra, wszystko jest. Można z powrotem jechać do schroniska dla kierowców. Tylko tu muszę... muszę uważać, żeby... Jak będę tu zawracać, by tam nie spaść, bo widzę, że tutaj jest dosyć spore jakiś spadek terenu. Dobra, to teraz już z górki. Sama droga asfaltowa. I to jeszcze przez most, który wybudowałem. Wow, trochę się tu nie wyrobiłem. W ogóle ja się nie spodziewałem jakoś, że w tym SnowRunnerze zachce mi się wrócić na Alaskę, bo pamiętam, że jakoś... No nie za fajnie mi się wcześniej grało jakoś na tej Alasce, mając na uwadze rejony te chociażby Michigan czy ten Taimir w Rosji, to jakoś Alaska najmniej mi się podobała, ale jakoś postanowiłem teraz wrócić, no i fajnie, bo ukończę parę misji fabularnych. Tutaj wyjątkowo nie zastosuję się do pierwszego przykazania, czyli do tankuj. Chwila, to było, a nie, to jeszcze kawałek dalej, bo już jestem tak blisko tego punktu, gdzie muszę to dowieść, że aż mi się po prostu nie chce. Ale nie bierzcie ze mnie przykładu i zawsze dotankowujcie. Ja to robię na swoją odpowiedzialność teraz. No i proszę bardzo. O, tu jeszcze jest punkt, gdzie można kupić naczepy. Ale i tak do tej ciężarówki nic nie mogę podczepić. Proszę bardzo, zadanie ukończone. Ale w sumie nie dostałem za to jakiejś sporej ilości pieniędzy czy punktów doświadczenia, niestety. No ale dobrze, że udało mi się je ukończyć bez żadnych problemów. Tak więc, jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.